Dzień dobry, moi drodzy, 30 dzień sierpnia, piątek, piąteczek, piątunio. Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych, oj, to niemiłe. Dzień taksówkarza, Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego. To musi być jakiś duży rekin, nie? Taki, że wielorybi. Ciekawe. Zróbmy, kochani, dzień, czołóweczkę zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie Was witam w ten piątkowy dzień i zapraszam dzisiaj na króciutką rozkminkę biblijną, bo oczywiście w piątek zajmujemy się Biblią. Kochani, mamy dzisiaj w Ewangelii tej czytanej na mszy świętej, bo temu się ostatnio przyglądamy, znaną przez wszystkich, przypuszczam, przypowieść Pana Jezusa o pannach mądrych i głupich. Kochani, chciałbym Wam przypomnieć taką myśl, którą często mówiłem w różnych rekolekcjach. Może ktoś tego jeszcze nie słyszał, a nawet jak słyszał, to może warto, żeby sobie to przypomnieć. Kochani, pamiętacie pewnie ten moment, kiedy te panny, czekając na swojego oblubieńca, mam nadzieję, że kojarzycie przypowieść, nie? Mamy 10 panien, czekają na oblubieńca, on późno w nocy nie przychodzi, pospały się, bidne, w końcu ktoś się tam budzi, uwaga, nadchodzi oblubieńca, one się budzą i oporządzają swoje lampy, nie? Tam się okazuje, że te 5 nie ma oliwy, no i lecą na rynek sobie kupić, w tym czasie przychodzi oblubieniec, no i go nie spotykają. Kochani, tam gdzie jest napisane, że one oporządziły swoje lampy, niektórzy pewnie to kojarzycie, jest takie piękne greckie słowo kosmeo. Kochani, stąd się wzięło nasze polskie słowo kosmetyki, kosmetologia i tak dalej. Kosmeo to znaczy oporządzać. Drogie panie, to co robicie tam przed lustrem, nie? Czyli kosmetykę, to jest oporządzanie. Czyli wstajesz rano, zapalasz światło w łazience, nie? Patrzysz na siebie i mówisz, Jezu, ja się tak ludziom nie pokażę, muszę to oporządzić. Zobaczcie, na czym polega oporządzanie. No, oporządzanie polega na tym, że żeby to wyglądało lepiej niż wygląda. Nie? No, na tym polega kosmetologia, nie? Drogie panie, no, gdybyście uważały, że jesteście zachwycające i nie potrzeba nic poprawiać, no to byście nic nie poprawiały, nie? A tak to uważacie, że z tym będziecie wyglądać lepiej, że to będzie coś podrasowanego. I kochani, my takie rzeczy robimy również duchowo, czyli my się nieustannie duchowo oporządzamy, tylko mówię teraz w takim złym sensie, czyli że próbujemy wyglądać lepiej niż wyglądamy. Kochani, jedna z interpretacji tej Ewangelii właśnie mówi o tym, że ten oblubieniec ich nie wpuszcza na tą salę weselną, dlatego że one są tak umalowane, że on ich nie poznaje, czyli one jakby nie wyglądają prawdziwie, nie? Kochani, takie pytania sobie dzisiaj zadajcie. Czy wy przed Panem Bogiem, bo to dzisiaj chodzi mi szczególnie o Pana Boga, nie próbujecie stawać w jakiejś nieprawdzie? Kochani, zobaczcie, jak my kombinujemy na spowiedziach, jak my kombinujemy w rachunku sumienia, jak my kombinujemy we własnym sumieniu, żeby się tylko trochę ocalić, żeby trochę lepiej było. Ja to kochani, często powtarzam na rekolekcjach. I na przykład, jak się pamiętam, spowiadałem z takich różnych ciężkich grzechów w życiu, nie? Wiecie, że ciężkie grzechy trzeba również wymienić co do ilości, nie? Na przykład nieczystość. Kochani, ja pamiętam lata temu, jak coś mi się tam zdarzyło, nie miałem powiedzieć na przykład 3, to zawsze mówiłem 2. To się, bo wydawało mi się, że jak powiem 2, to będzie dużo lepiej niż 3, że jak powiem 3, to spowiednik padnie w konwencjonale, jak powiem 2, to będzie w miarę okej, nie? Kochani, to oczywiście nic nie zmienia, tylko ja chciałem lepiej wyglądać we własnych oczach. Kochani, dzisiaj pytanie, czy przypadkiem nie oporządzacie się przed Panem Bogiem i nie próbujecie udawać kogoś, kim nie jesteście? Jak będziecie udawać kogoś, kim nie jesteście, to go nie spotkacie. Więc bądźcie prawdziwi, a nie umalowani. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle na dzisiaj w tym naszym spotkaniu. Bardzo Wam serdecznie za nie dziękuję. Widzimy się jutro. Jeżeli mogę, to przypomnę pewnie jeden z ostatnich razy, bo to już końcówka sierpnia, kochani, kartkownik. Tylko do końca sierpnia, chyba że przedłużymy, może już w ogóle ogłosiłem, że przedłużyliśmy, ale tego nie wiem jeszcze. Ale plan jest taki, był początkowy, że do końca sierpnia, a wiecie, że nagrywam to wcześniej. Więc kochani, kartkownik, jeżeli ktoś chce kartkownik 2025 rok, to są ostatnie dni, żeby go sobie zamówić. Wejdźcie na Langustę, tam znajdziecie info. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do jutra. Z Bogiem, pa!